prezentacja 30-minutowa powstaje 5-6 godzin. Powstawała 12, bo co chwilę walczyłem z pieprzonym, za przeproszeniem, internetem. To, co Piotr wczoraj powiedział, praca na plaży fajnie wygląda na Facebooku, nie? I on nie miał na myśli tego dźwięka wylanego na klawiaturę, o którym powiedział tak bardzo zmysłowo. Jemu chodziło o brak internetu na tej plaży. To jest problemem. No to kłopoty oczywiście są. Natomiast działając w modelu handlu tradycyjnymi towarami fizycznymi, cała ta infrastruktura dodatkowa jest niezbędna, czyli chociażby biuro, chociażby ten magazyn, jakaś tam pakowalnia i tak dalej. To są potężne różnice. Przy e-usługach nie mrozimy kapitału. Musimy wydać pieniądze na komputer, na kartę internetową, na jakieś tam takie rzeczy drobne, ale nie musimy zatowarowywać swojego mózgu, ponieważ mamy, oczywiście musimy zatowarować go wcześniej, musimy nabyć kompetencje. Tak? To mogą być lata studiów, to może być praktyka jakaś biznesowa, czy niekoniecznie biznesowa, żeby móc to później sprzedawać. Natomiast nie musimy mrozić kapitału w sensie takim dosłownym, czyli gotówki, na towar, który będzie leżał gdzieś i czekał na sprzedanie. To jest fajne, bo wiele osób nie wie, jak zacząć swój biznes, internetowy czy nieinternetowy, bo jako główny problem podają, wiecie co, brak kasy na start. A my powtarzamy wszędzie i chyba każdy się zgodzi, że kasa nie jest potrzebna. Tak? Jakbym miał kasę, to po co otwierać biznes? Można zastanowić się. Przy e-usługach ta kasa jest już absolutnie trzecio, czwarto, piątorzędna, czy pięciorzędna, korekto.pl. Następna rzecz. Towar mamy, sprzedajemy i już go nie mamy. Usługę sprzedajemy i nadal ją mamy. Tak? Doradztwo jakieś, konsulting, sprzedajemy e-booka, tam wczoraj, dzisiaj była o tym mowa, sprzedajemy e-booka i dalej możemy sprzedać kolejnego e-booka. Nie jest to wyczerpywalne. Wyczerpywalny jest to najwyżej nasz czas, no ale to już jest kwestia przeskalowania tego biznesu, na ile jesteśmy w stanie to zrobić. Zasięg globalny w przypadku e-usług i zasięg globalny w przypadku handlu towarami, ponieważ no, też możemy dzisiaj handlować bez problemu produktami z Hongkongu sprowadzanymi przez Alibabę do Polski. Możemy nie dotykać tego produktu fizycznie, bo przecież jest dropshipping, są outtaskingi, outsourcingi, te wszystkie wynalazki, które powodują, że i tak ta nasza fizyczność biznesu może być coraz bardziej odciążana, może nas coraz bardziej odciążać. Natomiast to jest droższe pod względem kapitału i pod względem czasu. Tak? Możemy sprzedać produkt sprowadzany z Chin, ale to będzie bardziej kosztowne, to będzie bardziej czasochłonne. Z e-usługami tego nie ma. Czyli tak reasumując, cały czas ten e-handel internetowy tradycyjnymi produktami jest dużo bardziej fizyczny niż kwestie związane z e-usługami. Ale konkretnie, co można robić, skoro mówimy o e-usługach, to jakie e-usługi przychodzą wam do głowy? Co można byłoby robić takiego naprawdę wirtualnego? Naprawdę niezależnie od miejsca. Jakieś pomysły? Tłumaczenia. Jeden pomysł, tłumaczenia. Usługi wideo, graficzne. Usługi wideo, usługi graficzne. Programowanie. Szkolenia online. Kurczę, przecież mówił Burzyński. Szkolenia przez Facebooka chociażby. Warsztaty różnego rodzaju. E-booki. Kurs gotowania. Kurs gotowania. To pewnie da radę, tylko ten instruktor będzie miał problem ze zweryfikowaniem skutków. No, są pewnie jakieś tam wyjątki, mniejsze. Ja bym podzielił na kilka kategorii przede wszystkim. Rozmaitego rodzaju konsultingi, czyli doradztwa internetowe. Prawda, Piotr? No da się, no kurczę, da się z każdego miejsca. Warunek ten chrzaniony internet, żeby był, żeby to działało, żeby nie przynosiło wstydu. Druga rzecz, wszelkiego rodzaju usługi analityczne, jakieś tam researcherskie, może nawet dla jakichś wywiadowni gospodarczych, podglądanie konkurencji, analizy różnego rodzaju. Audyty, ja wspomniałem o swoich audytach, ale to jest tylko jeden z przykładów. Mam człowieka znajomego, który jest audytorem giełdowym. Dostaje raz na jakiś czas prospekt emisyjny spółki, która wchodzi na GPW czy na jakiś inny New Connect w Polsce. Bierze za to parę groszy ładnych, siedzi sobie w dowolnym miejscu i robi audyt tego prospektu emisyjnego czy audytu różnego innego rodzaju, które też wchodzą w grę. Badania naukowe prowadzone przez naukowe czy jakieś ankieterskie. To, co, od czego zaczęliście teraz w zasadzie, czyli wszelkie kwestie kreatywne. Pisarze, dziennikarze, blogerzy, tłumacze, autorzy
produktów edukacyjnych, tych, o których też mówimy, szkolenia, e-booki właśnie, ale też techniczne rzeczy, takie jak redakcje, korekty tekstów, to co ja osobiście uprawiam w mojej firmie, programiści, obsługa klientów zdalna, to też jest coraz mądniejsze i tak dalej. Tych możliwości jest naprawdę mnóstwo i ja myślę, że każdy z was, nawet ograniczając się do tego slajdu, który jest bardzo niepełny, to są tylko przykłady, znalazłby coś dla siebie. Gdyby szukał, gdyby chciał na przykład dzisiaj zacząć, rzucić coś, co robi, i zacząć robić coś nowego, coś innego. W moim przypadku zaczęło się dosyć wcześnie to dążenie do e-usług, ponieważ zawinił Bareja. Ktoś wie, z jakiego filmu doskonałego jest to obrazek? Taki piękny film z 70, chyba nie pamiętam, 7. Tak jest, Brunet wieczorową porą. Obejrzałem ten film, jak miałem chyba 7 albo 8 lat w 87 roku. Ja wtedy postanowiłem, że jak będę duży, to będę uprawiał e-usługi. Nomadyzm i e-biznes będę uprawiał, taki zdalny właśnie. Przy czym kilka rzeczy wtedy mi brakowało. Brakowało mi wieku może, żeby to robić. Brakowało mi czegoś takiego jak internet, bo wtedy nie mówiło się o internecie. 87 rok. Jeszcze Tim Berners-Lee nie stworzył pierwszej strony internetowej, więc to, o czym mówimy dzisiaj z tym prefiksem e, no nie istniało w takiej formie. Nie było komputerów w Polsce. 87 rok. Dobra, tam na zachodzie komputery osobiste już szalały, ale nie u nas. Ale co z tego? Co to jest za przeszkoda? Wystarczyło poczekać te 20 parę lat, 30 parę lat i dało się to zrobić. Dlaczego Brunet wieczorową porą? Nie wiem, czy pamiętacie, tam główny bohater, ten pan po lewej stronie, nie wiem, czy pamięta ktoś, czym on się zajmował zawodowo. On był korektorem. I on gdzieś tam w swoich tych perypetiach, które mnie wtedy jako dzieciaka nie interesowały specjalnie, w którymś momencie powiedział swoim bliskim, że on musi zostać w domu, bo musi zrobić po weekendzie korektę. Ja sprawdziłem wtedy, co to jest korekta w słowniku języka polskiego i pomyślałem, kurwa, ja też chcę robić korekty. To takie marzenie z dzieciństwa. Jakie to fajne. To jest praca, którą można wykonywać w domu, czytając książki. Fajnie to brzmi. Zaczęło mi się to spinać. 20 parę lat później zacząłem to realizować i zamiast siedzieć grzecznie, jak na Polaka przystało w jednym fizycznym miejscu, zacząłem jeździć po świecie, podróżować, wykorzystywać możliwości, które daje ten dzisiejszy świat, żeby trochę zobaczyć tej kulki, nie tylko jakieś tam krajobrazy księżycowe w jednym miejscu. I tak nagle się okazało, że w ciągu ostatnich 5 lat, to jest mapka, którą zrobiłem 2 dni temu dosłownie, bo chciałem sobie uświadomić, zobrazować, czy mi się udało to zrobić tak naprawdę, bo ja czuję, że tak, ale dopiero jak naniosłem sobie te moje mordki na taką mapę roboczą, to uświadomiłem sobie, że kurde, w ostatnich 5-6 latach byłem na kilku kontynentach, w prawie 50 krajach, w kilkuset miejscach, nie chcę mówić miastach, bo to czasami były miejsca poza jakąkolwiek... Ceratownie. To były między innymi ceratownie w Bangkoku i nie tylko. Jak się słowo ceratownia podoba? Przyjęła się w Tajlandii, nie? 3-4 lata temu. Ceratownia to jest takie miejsce, gdzie się siada i je zupkę tajską. Słowo, którego użyłem pierwszy raz 4 lata temu, będąc pierwszy raz w Tajlandii, i wiem, że się bardzo dobrze przyjęło i fajnie. Natomiast rzeczywiście okazało się, że te usługi wirtualne można realizować z dowolnego miejsca na świecie. Tych miejsc było kilkaset co najmniej, kilkadziesiąt krajów, kilkaset punktów na mapie świata, gdzie faktycznie z jakimś małym komputerkiem, na początku pierwszy mój przyjazd do Tajlandii to był taki 2,5-kilogramowy Dell, stwierdziłem, trzeba to odchudzić, więc teraz mniejszy trochę komputer, bo każdy kilogram to jest przecież ciężar. Nie? Ja lubię odcinać ciężary w bagażu. I to się udało gdzieś tam zrealizować na kilku płaszczyznach. Ja oprócz tego, że wspomniałem, że dubię sobie jakiegoś tam bloga biznesowego, który jest blogiem profesjonalnym, ale prowadzonym w nieprofesjonalny sposób, ponieważ bardzo leniwie. Ja będę sobie musiał nagranie Tomka odtworzyć przed snem dzisiaj 50 razy, żeby wziąć się w garść i zacząć tego bloga prowadzić naprawdę poważnie. Tomek przypilnuje. Natomiast prowadzę inne biznesy, które są bardziej regularne. Jeden to ten, o którym wspomniałem, czyli usługi audytorskie, przy czym jest to taki model trochę freelancerski. To jest biznes, który wymaga mnie jako człowieka, mnie, a nie kogoś innego. Dlatego, że ja się na tym znam, dlatego, że to są
jakieś moje kompetencje przez 10 czy tam 12 lat wypracowane, dlatego też, że trochę jestem zazdrosny, żeby to powierzyć komuś innemu. To jest też częsty problem przy delegowaniu zadań, że nie chcemy oddać naszego jakiegoś tam, jakiejś naszej żyłki złota w inne ręce, bo może nam to uciec. A inna rzecz, że za tym biznesem stoi marka. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, Piotr wczoraj wymienił parę razy nazwisko Dudko. I tak sobie pomyślałem, no kurde, to jest ten ciężar marki, że zrobiło się jakąś książkę, zrobiło się ileś set szkoleń i nagle stało się marką. Czy się chce, czy się nie chce? Oczywiście, że się chce. Oczywiście, że się nad to pracuje też. Natomiast ciężar, czy skutek uboczny, taki negatywny, w tym przypadku powoduje, że o ile mnie, Dudkoniowi, moi klienci chcą zapłacić 1000 czy tam 2000 zł za audyt jakiejś prostej oferty sprzedażowej, o tyle mojemu pracownikowi już nie zechcą. No to jest takie przekleństwo. To jest jeden model biznesowy, ale można działać w e-usługach w tym modelu takim mądrzejszym, gdzie biznes jest niezależny od osoby. No i każdy wie, że to jest podstawa skalowalności biznesu, takiej sensowności, czyli biznes oparty na delegowaniu i zarządzaniu. To jest właśnie ten mój biznes korektorski, który w zasadzie od 20 lat, można powiedzieć, od 22 lat uprawiałem bardzo amatorsko, gdzieś tam jeszcze jako dzieciak w szkole średniej, współpracując z wydawnictwami i poprawiając w zamian za bezpłatne egzemplarze książek, poprawiając literówki. Po jakichś 10 czy 15 latach zrobiłem pierwsze ogłoszenie, bo tego nie można nawet nazwać ofertą. Ogłoszenie o usługach edytorskich wrzucone gdzieś tam w internecie. Pojawił się jakiś pierwszy klient, który mi zapłacił paręset złotych za poprawienie jakiegoś tekstu, a potem kolejny. I nagle się okazało, że dotarłem do pewnego limitu wydajności dobowej. No bo można parę godzin dziennie sprawdzać cudze teksty, ale po 7, 8, 9 godzinie szuka się tylko gdzieś na ścianie jakiegoś takiej dobrej, starej japońskiej katany, żeby sobie to seppuku już zrobić, bo nie da się dłużej. I wtedy był taki moment wyklucia się decyzji, która była oczywista, ale ona była oczywiście przesuwana tam już 2 lata w czasie, opóźniana, czy jak to się dzisiaj mądrze mówi, prokrastynowana, nie? To tak powinno się powiedzieć. Decyzji o tym, żeby zlecić to może komuś innemu. Niech też sobie jakiś człowieczek zarobi. 50% dla korektora zewnętrznego, 50% dla mnie. I pierwsza myśl była taka, czy to znaczy, że ja muszę 50% oddać? Ach kurczę, podzielić się tortem. Nagle się okazało, że no tak, oddaję komuś połowę, daję komuś, nazwijmy to brzydko, pracę, jednocześnie zachowuję drugą połowę tortu i zamiast 3, 4, 5 godzin pracuję 5 minut. Zaczęło mi się układać w głowie, że kurde, czy to tak będzie działało? Drugie, trzecie, piąte, dziesiąte, pięćdziesiąte zlecenie potwierdziło, że tak to właśnie działa. Biznes skalowalny, biznes oparty na e-usługach, na wirtualności. Mam w tej chwili w zespole jednego pana doktora, trzeba wyrzucić, więc około 18 osób będzie w tej chwili, 17. No bo czasami ktoś się nie nadaje i trzeba go gumką do mazania skorygować. Dzięki. Natomiast mam paręnaście osób, z tych parunastu osób fizycznie spotkałem się dawno temu z jedną. Cała reszta to są byty wirtualne i vice versa. Tak? Jesteśmy dla siebie bytami wirtualnymi i myślę, to jest piękne. Działać z dowolnego miejsca na świecie i nie mieć pracowników, nie mieć biura, nie mieć stałych godzin pracy. Oczywiście nie jest wszystko takie bardzo bezproblemowe i beztroskie, jak brzmi, bo wśród problemów, które przed e-usługami stoją, jest właśnie ten, o którym przed chwilą powiedziałem. Ja do tej pory, trochę jest mi wstyd, ale ja do tej pory, jak jadę tramwajem albo samochodem przez mój rodzinny, może nie rodzinny, ale mój obecny Wrocław, patrzę na te takie biurowce piękne, które są budowane, takie ociekające nowoczesnością i trochę mi smutno, że ja tam nie pracuję. Że ja nie mam takiego biura 70 czy 170-metrowego, że nie mam takich godzin pracy, żebym przychodził na 12, korektorzy oczywiście na 8, niech pracują, że ja będę miał tam jakiegoś konsjerża, który będzie mi gasił światło, komu gasi o 18, komuś tutaj gasi w Bangkoku, w wynajmowanym, tak. I brak tej fizyczności trochę dokucza też, bo tak siedzi człowiek w tym pokoju hotelowym, zarabia 1000 albo 2000 albo 3000 złotych w ciągu 3, 4, 5 minut. Nie tak, że co chwilę, że cały czas, nie? Tak raz na kilka godzin to przychodzi. I myśli sobie, kurde, po co to wszystko?
To jest takie ciężkie. No i co? Chciałem zakończyć jakimś pozytywnym akcentem, ale podsumuję, że nie róbcie usług. Będziecie mieć za dużo czasu, nie będziecie wiedzieć, co z sobą zrobić. Można się nie golić przez 2 tygodnie, bo przecież garnituru nie nosić, koszulę byle jaką, bo przecież i tak nikt nie widzi. No nie. Wycofuję się. Nie róbcie usług. To nie ma sensu. Problemów jest więcej, to jest bardzo kłopotliwe. Handlujcie sobie tymi kartami pamięci czy pendrive'ami. To zresztą decyzja up to you, tak to się mówi. Biblia biznesu, książka wygląda tak, tam jest rozdział o e-usługach mojego autorstwa i rozdział o e-usługach hybrydowych, czyli o połączeniu, no, czy ktoś na przykład, kto jest malarzem pokojowym, może świadczyć usługi przez internet. Zastanówcie się nad tym. Czy można łączyć wirtualne z tymi fizycznymi usługami i pomyślcie sobie, w którym punkcie wy byście chcieli być ze swoim modelem e-biznesowym. Czy ten e-biznes połowiczny robić, częściowo zakorzeniony w internecie wirtualności, częściowo fizycznie. Czy może właśnie przestawić się na całkowitą wirtualność i mieć te problemy, które dopadają ludzi, którzy nie mają innych zmartwień. Tak to, co też Piotr mówił, to wylanie drinka na klawiaturę i słaby internet na plaży. Zapraszam na mojego Facebooka, jak ktoś ma ochotę. Dzięki, brawa. Dzięki, Piotrze. Zabieram. No moi drodzy, właśnie tak. Chciałem wam koniecznie przedstawić Maćka, bo tak wiele osób czasami pyta mnie, no dobra, ale jak to można usługi robić przez internet i jeszcze potem to delegować. Właśnie Maciek chyba ma, tak jak wspominał, no, największą firmę korektorską w Polsce i pewnie robi jeszcze kilka innych rzeczy, o których nie wiecie, ale to może innym razem. Jeśli szukasz więcej wolności i niezależności dla siebie, dla swojego biznesu, to idealnie trafiłeś. Przygotowałem dla ciebie cały zestaw materiałów, które pomogą ci przygotować swój biznes do zarządzania zdalnie. Jeśli nie masz jeszcze biznesu, to pozwolą ci wytestować swój pomysł na biznes. Ja nazywam się Piotr Motyl, mam ponad kilkunastoletnie doświadczenie przy prowadzeniu biznesu, jak również ponad 7-letnie doświadczenie przy prowadzeniu biznesu zdalnie. Moja idea to taka, żeby iść tam, gdzie mnie i moje pieniądze, jak również mój biznes, traktują najlepiej. Także 3 rzeczy dla ciebie do zrobienia. Kliknij lajka, daj followuj i sprawdź tutaj wszelkie linki w komentarzu, jak również zapisz się na mój newsletter.